wszystko wydawało się, że bez Grzegorza Rasiaka możecie mieć problemy z przeprowadzaniem akcji. Wystarczyło jednak 2-3 podania prostopadłe i Zagłębie rozbite. No rzeczywiście, ale trzeba pogratulować i podziękować partnerom za te podania prostopadłe, bo rzadko się zdarza w polskiej lidze, żebym dostał takie podanie jak to ostatnie na 3-1. No właśnie, narzekałeś troszeczkę na początku sezonu, że tych podań brakuje Dawida Plicki. Mimo wszystko ta gra wam się dzisiaj, no nie wiem, układała. Czy to było ćwiczone na treningach? No coś tam ćwiczymy, prawda? Prawda jest taka, że szkoda, bardzo szkoda Dawida Plicki, bo jak złapał optymalną dyspozycję i zaczął ciągnąć ofensywną grę naszą do przodu, to w przypadkowym starciu doznał ciężkiego urazu, można powiedzieć. No i teraz cóż, czekamy na kolejnego zawodnika, który wspomoże mnie w ofensywie, w strzelaniu bramek, Grześka Rasiaka. Tomek, teraz kadra. Odpocząć na tej kadrze, czy raczej będziesz pokazywał to, co pokazujesz na meczach Ekstraklasy? Ja w moim wieku muszę mieć jakieś 3-4 dni wolnego, żeby się zregenerować, bo nie ma co ukrywać. 9 kolejek i 8 bramek, fajna, fantastyczna średnia, ale trochę zmęczony jestem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.